Błysk. I on do niego twarza. Naciska guzik i śpiewa, żeby zatkać, jakby nie wiem. To jest, proszę państwa, pierwsza tu. Pani, co to za nieszczęście? Po uzgodnieniu i powiem. Wiktoria, to ja seplenie? Seplenie? Dzień dobry państwu. Dziś odpowiedzi na listy. Dostałem 3 listy, z czego na 2 udało mi się odpowiedzieć. Na 3 nie potrafię i być może państwo mi w tym pomogą. Pierwszy list otrzymałem od pana Szczepana i pan Szczepan pisze tak. Chciałem się zapisać do antyszczepionkowców, nie przyjęli mnie, mimo tego, że to właśnie ja wysłałem list, pismo do ministra od szczepień, w którym kategorycznie żądam, żeby skasowano nagrody za to, że się ktoś zaszczepił, bo to jest krzycząca niesprawiedliwość, bo taki zaszczepiony nie dość, że nie zachoruje, to jeszcze dostanie samochód. No więc taki list wysłałem do ministra od szczepień i kopię do antyszczepionkowców, licząc, że mnie przyjmą, ale mnie nie przyjęli. Co robić? No więc ja odpowiadam temu panu, że myślę, że pana nie przyjmą, dopóki pan nie zmieni imienia, panie Szczepanie. Drugi list otrzymałem od starszego pana. Starszy pan pisze tak. Jestem mężczyzną w podeszłym wieku. Otrzymałem maila, w którym ktoś mnie informuje, że zhakował moje konto i ma dostęp do informacji na temat tego, na jakie strony wchodzę i do całej mojej skrzynki adresowej. Ten pan żąda, żebym mu wpłacił odpowiednią kwotę w bitcoinach. Jeśli nie wpłacę, to on roześle wszystkim moim znajomym filmik, który zrobił moją kamerką komputerową, na którym to widać, jak oglądam strony dla mężczyzn i przy tym się masturbuję. Jeśli wpłacę tę kwotę, no to on skasuje ten filmik. Ja ze względu na wiek od wielu lat nie oglądam filmów, znaczy stron dla mężczyzn, że o masturbacji już nie wspomnę. Chciałem zapytać, to mnie pyta właśnie ten pan, jaką mam gwarancję, że jeśli nie wpłacę tych bitcoinów, to ten pan roześle ten filmik wszystkim moim znajomym, gdyż uwielbiam wzbudzać w nich zazdrość. No więc ja odpowiem tak, skoro ten pan przyrzekł panu jakby, że jeśli pan wyśle te pieniądze, to on skasuje ten filmik, to mamy do czynienia z dżentelmenem. Dżentelmeni dotrzymują słowa, więc myślę, że jeśli pan nie wyśle tych pieniędzy, on roześle ten filmik do wszystkich, na których panu zależy. No i trzeci list. Pisze mężczyzna, ktoś nie podpisał. Jechałem z żoną samochodem, niestety włączyłem GPS-a, po dojechaniu do celu męski głos poinformował nas: dojechałaś do celu. Żona zrobiła mi awanturę, pytając, kogo ja tym samochodem wożę. No więc tłumaczyłem żonie, że chodzi o to, żeby kobiety nie czuły się dyskryminowane w samochodzie i słysząc cały czas: dojechałeś, dojechałeś. Dlatego tak jest skonstruowany ten GPS. Żona się do mnie na razie nie odzywa. Moje pytanie brzmi następująco. Czy nadal mam się trzymać tego tłumaczenia, czy też powiedzieć o Lucynie? No, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie i z tym pytaniem państwa zostawiam na tydzień. Do widzenia.